Kazimierz Kuc, Ślązak, reżyser filmowy i teatralny, polityk, pisarz, publicysta. Człowiek niepokorny, czasami nieprzebierający w słowach, ale odważny, inspirujący i niestrudzony. Zapraszam na spacer po Katowicach śladami Kazimierza Kuca. Urodził się w Szopienicach w 1929 roku. To z tym miejscem, dziś dzielnicą Katowic, a przez kilka lat samodzielnym miastem, związane były jego dzieciństwo i młodość. I to właśnie tu, w Szopienicach, na ścianie Familoka przy ulicy Wypoczynkowej 3, powstał mural upamiętniający Kazimierza Kuca. Mural zaprojektował sam Erwin Sówka, ostatni z malarzy słynnej grupy janowskiej. Wizerunek Kuca jest baśniowy i oniryczny, jak większość obrazów malarza. Mural przedstawia charakterystyczne, niekiedy nieistniejące już zabudowania pobliskiej huty metali nieżelaznych, która przez dziesięciolecia była największym zakładem przemysłowym Szopienic. Kazimierz Kuc urodził się w domu przy ulicy Szabelnianej 4 w Szopienicach. Potem przeprowadził się i mieszkał w domu w podwórzu ulicy Kantorówny 2B. Jednak tym budynkiem, który nazywamy domem Kuca, jest nieduża kamienica przy placu Ogród Dworcowy 4. To tu spędził dzieciństwo i stąd wyjechał na studia do szkoły filmowej w Łodzi. Budynek ten należał do PKP, groziło mu wyburzenie, ale miasto Katowice zdecydowało się go przejąć. Ma tu powstać miejsce spotkań i ośrodek kultury. Obiekt będzie pełnił także funkcje muzealne. Znajdą się w nim pamiątki i rzeczy związane z reżyserem. Kazimierz Kuc jest znany ze swojej śląskiej trylogii. Pierwszym śląskim filmem była Sól Ziemi Czarnej, nakręcona w 1969 roku. Obraz pokazuje losy Gabriela, którego gra Olgierd Łukaszewicz, jednego z siedmiu braci basistów, którzy spontanicznie dołączają do II Powstania Śląskiego w roku 1920. W trakcie walk Gabriel zakochuje się w niemieckiej sanitariuszce, co komplikuje jego stosunek do zrywu powstańczego. Kuc był nie tylko reżyserem filmu, ale również autorem scenariusza. Zdjęcia do Soli Ziemi Czarnej kręcono również w Katowicach, m.in. na osiedlu Nikiszowiec i na terenie huty Utemana w Szopienicach. Jedną z filmowych lokacji był też ewangelicki kościół Zbawiciela. Kuc wrócił na Nikiszowiec 2 lata później, w 1971 roku, gdy kręcił drugi film z trylogii śląskiej, czyli Perłę w koronie, oceniany najwyżej przez krytyków. Film, oparty na autentycznych wydarzeniach, ukazuje losy górników strajkujących przeciwko zamknięciu należącej do niemieckich przedsiębiorców kopalni węgla kamiennego w polskiej części Górnego Śląska w latach 30. XX wieku. Sceny na kopalni kręcono w cechowni KWK Wieczorek. W czasach PRL-u część dawnych domów i zabudowań Giszowca została wyburzona. Na ich miejscu powstały takie wysokie bloki. Właśnie temu wykorzenieniu dawnych mieszkańców Giszowca poświęcony jest trzeci film z trylogii śląskiej Kuca, czyli Paciorki jednego różańca. Miał on premierę w 1980 roku. Jego główny bohater, emerytowany górnik Habryka, były powstaniec śląski i przodownik pracy, nie chce wyprowadzić się ze swojego ukochanego domu i przenieść do bloku. Kazimierz Kuc po nakręceniu filmowej trylogii nie porzucił śląskich tematów. Już w latach 80. poruszony pacyfikacją katowickiej kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku przez oddziały ZOMO, w której zginęło 9 górników, chciał nakręcić film o tych wydarzeniach. Finalnie obraz W śmierć jak kromka chleba powstał w 1994 roku. Kuc pod koniec lat 90. zdecydował się zaangażować czynnie w politykę. W 1997 roku wystartował w wyborach do Senatu, zdobywając aż 464 tysiące głosów. Przez 4 kadencje piastował mandat senatora, był wicemarszałkiem 5. kadencji i marszałkiem seniorem. Przez 1 kadencję był posłem. Jego biuro senatorskie i poselskie znajdowało się w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 1, tuż przy Placu Wolności. Kazimierz Kuc zmarł 16 grudnia 2018 roku. Został pochowany na cmentarzu w Katowicach przy ulicy Sienkiewicza. Na czarnym jak węgiel prostym nagrobku są wyryte tylko jego imię, nazwisko oraz daty urodzenia i śmierci.